11 listopada to jedna z najważniejszych dat dla Polaka. Symbol miłości do ojczyzny, symbol walki o wolność i symbol zwycięstwa. Jednak zanim nadszedł upragniony dzień niepodległości, kraj nasz znajdował się pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez wiele lat zaborcy próbowali narzucić Polakom kulturę, język, obyczaje, religię. Jednak dzięki patriotyzmowi naszych przodków najcenniejsze wartości zostały ocalone. Dla Polski nadszedł czas próby. Na wschodzie po ciężkich walkach odzyskujemy Lwów. Na zachodzie, w Poznaniu, przyjazd Paderewskiego roznieca iskrę wolności. W Powstaniu Wielkopolskim pokonujemy niemieckich zaborców. Na Śląsku wywołujemy 3 zbrojne powstania. W 4 plebiscytach usiłujemy zdecydować o naszych granicach z Niemcami. Na północy generał Haller przyłącza wybrzeże Bałtyku do Polski. W Pucku dokonuje zaślubin Polski z morzem. Na zawsze. W marszu na zachód setki tysięcy bolszewików wdzierają się na teren Rzeczpospolitej. Stawiamy im opór. Armia Czerwona jest nie do zatrzymania. Do czasu. Zjednoczeni stajemy do walki. Bogu zawierzamy los ojczyzny, a Piłsudski planuje ostateczny cios. I wygrywamy. Niebezpieczeństwo minęło. Bronimy Europy przed krwawą rewolucją komunistów. Na rozkaz Piłsudskiego, pod pozorem buntu, generał Żeligowski zajmuje Wilno. Powstaje państwo Litwa Środkowa, która przyłącza się do Polski. Gdy na frontach trwa walka, budujemy państwo. W budowaniu poczucia jedności narodowej, zachęcaniu do udziału w ruchach narodowo-wyzwoleńczych oraz podnoszeniu ducha bojowego podczas walki o niepodległość istotną rolę odgrywały pieśni patriotyczne i żołnierskie. Można śledzić historię legionów, studiując ich pieśń. Józef Piłsudski. Pieśń żołnierska z okresu I wojny światowej to przede wszystkim pieśń legionowa. Określamy tym mianem powszechnie znane śpiewy żołnierskie o rozmarynie, białych różach czy piechocie, które wspólnie utworzyły pewien kanon pieśni. Żaden zwiew narodowy nie przekazał tradycji polskiej tylu pieśni żołnierskich funkcjonujących do dnia dzisiejszego. Pod tym względem epopeję legionową porównać można jedynie z okresem powstania listopadowego. Pieśni te, jakkolwiek w różnym stopniu, znane są prawie wszystkim Polakom. Znakomita większość utworów legionowych wciąż pozostaje jednak nieznana. Dziejem pieśni polskiej pieśń legionowa zajmuje miejsce szczególne. Była ona pieśnią zwycięstwa, a przez to pieśnią niepodległości. Określana przez fachowców jako postromantyczna, kruje jednak zdecydowanie nad swoimi wielkimi poprzedniczkami pewnego rodzaju skutecznością. Uboższa w formie, często wręcz grafomańska, stała się pieśnią symbolem. Tworzona i śpiewana przez pokolenie Polaków, któremu było dane wywalczyć niepodległość, a następnie ją utrzymać. Dlatego te proste rymy kojarzą się z okolicznościami, w jakich powstały. Z wydarzeniami uwiecznionymi odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 roku. To proste skojarzenie zaważyło później na dalszych losach tych utworów, skazanych właściwie na zapomnienie.
Przez długi okres, po 1945 roku, doszukiwano się w prawie współodpowiedzialności za klęskę wrześniową, a strofy o malowanych dzieciach służyły jedynie ilustracji tezy o niezdolności polskiej armii do obrony granic młodego państwa. Głęboko zakorzeniona w tradycji rodzinnej przetrwała okres stalinowskiego terroru. Za wykonywanie niektórych utworów groziły poważne konsekwencje i doczekała się swoistego renesansu w latach 80. Świadczy to raz jeszcze o jej wyjątkowym rodowodzie i pełnionej funkcji społecznej. Gdy przegląda się utwory legionowe, można zauważyć, że pełnił jeszcze jedną, na pozór mało dostrzegalną funkcję. Z dokładnością prawie fotograficzną oddają rzeczywistość wojenną oraz dzieje poszczególnych oddziałów. W piosenkach tych zakodowane są bowiem bezcenne informacje, ilustrujące codzienne życie żołnierzy polskich, rozsianych po wszystkich frontach I wojny światowej. Czasami są jedynymi przekazami pewnych wydarzeń, faktów oraz obyczajów i nastrojów. Ta dokumentalna rola wydaje się szczególnie cenna dla późniejszych pokoleń. W tym miejscu warto przytoczyć słowa Gustawa Baumfelda. Cały ten repertuar legionowy rozpowszechnił się na wielką skalę nie tylko w armii polskiej, ale i w całym społeczeństwie. To zjawisko jest czymś większym niż zwykła popularyzacja muzyki wojennej. Jest niezbitym dowodem triumfu legionów w duszy i idei polskiej. Legioniści czynem i pieśnią zdobyli Polskę. I jak legiony dawne przyniosły Polsce nieśmiertelny mazurek Dąbrowskiego, tak legiony Józefa Piłsudskiego dały jej pierwszą brygadę. To już jest fakt historyczny. Pieśnią bronili się legioniści przeciw małości i obojętności pewnej części społeczeństwa. Pieśnią manifestowali radość decyzji, walki, udziału w wielkiej dziejowej chwili. Póki żyje pieśń legionowa, drżyjcie, nieprzyjaciele. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do przybliżenia historii powstania kilku najbardziej znaczących pieśni legionowych. Legiony to, czyli my, pierwsza brygada. Sporna kwestia dotycząca autorstwa pieśni, która przetoczyła się przez łamy prasy polskiej okresu międzywojennego, nie została w pełni wyjaśniona do dnia dzisiejszego. W 1935 roku, w artykule Jak powstała pierwsza brygada, Tadeusz Biernacki wspomniał moment kryzysu legionowego, który był decydującym impulsem do napisania pieśni. Jednak wiele wskazuje na to, że autorem słów jest Andrzej Hałaciński, który nigdy nie potwierdził swojego autorstwa, ponieważ, jak napisał w liście otwartym, z bezpretensjonalnej piosenki żołnierskiej stała się hasłem, stała się wyrazem symbolu. Przestałem czuć się jej właścicielem. Stałem się jednym z tej grupy ludzi, z tego obozu, który z niej zrobił swą pieśń sztandarową. Pieśń stała się własnością ogółu i zapragnąłem, by taką bezimienną własnością ogółu pozostała. Wiele kontrowersji wzbudziła również melodia pierwszej brygady. Powszechnie uważa się, że jej pierwowzorem był tak zwany Kielecki Marsz nr 10, przyniesiony do oddziału strzeleckich przez orkiestrę strażacką, która w czasie powtórnego zajęcia Kielc w całości wstąpiła do legionów.
skomponowany przez przygodnego poetę około 1914 roku, śpiewany na ludową melodię. Był ulubioną piosenką legionistów, wykonywaną w trakcie marszu. Do pierwszych znanych wersji pieśni należy ta, która została umieszczona w śpiewniku żołnierskim Władysława Jeziorskiego. Jedna z najbardziej znanych piosenek żołnierskich. Znajduje się prawie we wszystkich śpiewnikach żołnierskich okresu I wojny światowej. Wcześniej nie cieszyła się większą popularnością. Zbyszko Mroczek podał, że melodia tej pieśni pochodzi z XVII wieku i śpiewali ją żołnierze rancerzy. Brak jednak dowodów źródłowych potwierdzających tę tezę. Oh,
piosenka ułożona przez Józefa Mączkę w zimie 1914-1915 w Karpatach. Melodia została zapożyczona z kozaka Stanisława Moniuszki. Utwór powstał w stajniach Sokoła przy ulicy Słoneńskiej w Krakowie podczas organizowania 3. Szkodronu Kawalerii 2. Brygady. Niezwykle popularna piosenka legionowa, do tej pory anonimowa.
i notowana przez śpiewniki żołnierskie z czasów I wojny światowej. Wydrukowana po raz pierwszy w śpiewniku Szula, który zapisał: w sierpniu 1917 na ćwiczeniach zasłyszałem nową melodię nieznaną mi w swojej kampanii. Mocno tym zdziwiony, jako że taki piosenkarz jak ja wszystkie znać powinien. Przysłuchałem się, przyłączyłem się do śpiewu, a potem pytam: skądżeście wzięli tę piosenkę? Nie wiadomo, panie Wojcze. 3 tygodnie później już znały tę piosenkę całe legiony. Dziś to jedna z najczęściej śpiewanych i najpiękniejszych, bezimiennych piosenek. Anonimowy autor wykorzystał być może tekst piosenki ludowej o nieznanej melodii. Jedna z najbardziej znanych piosenek żołnierskich z czasów I wojny światowej. Bogusław Szul zanotował, że napisana została w 1918 roku. Dzieje piosenki są jednak znacznie wcześniejsze. W 6 księdze zbioru poetów polskich XIX wieku Pawła Herca jest zamieszczony pierwowzór Białych Róż, ułożony w Makowie w drugiej połowie 1914 roku przez Jana Emila Langa. Do melodii Czardasza może pszczółka zaniesie ci to, co napisała serca mego krwią. Szeroką popularność zyskała piosenka dopiero w 1918 roku po włączeniu jej przez Kazimierza Wroczyńskiego do repertuaru kabaretu literackiego Czarny Kot z muzyką skomponowaną przez Mieczysława Kozara Słowackiego.
tarczą karabinem. Wojenna wersja ludowej piosenki galicyjskiej, pochodząca z 1914 roku, śpiewana przez żołnierzy polskich i austriackich. Legionowa wersja tego utworu zamieszczona jest w śpiewniku Schumann. Prawdopodobnie utwór śpiewany był na znaną melodię krakowskiej piosenki Andrusowskiej Oleandry. Piosenka żołnierska, pochodząca według Romana Wojnicza Koroszkiewicza z okresu I wojny światowej, nie została jednak opublikowana w żadnym ze śpiewników wydanych w tym okresie. Przyjęto, że autorem słów oraz muzyki piechoty jest Leon Moschino. Pierwszą drukowaną wersją jest ta umieszczona w wojskowym śpiewniku żołnierza polskiego z 1929 roku. Nie nosi mi serca, nie chodź.
Jest takie miejsce, taki kraj. Prosimy wszystkich o włączenie latarek w telefonach. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak Maria w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Te święte prawo na bezdróg stan. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei budzą ci, co na stos potrafią rzucić swój życia los. Zachodźców groby za 3 maj. Jest takie miejsce,